informacja odnośnie bieżącej sytuacji samorządnego publicznego do tego zakładu opieki zdrowotnej w Ostrzyminie siedzibą Kierzyny. I tutaj bardzo proszę o informację na ten temat wicestarostę gospodarczego pana Andrzeja Jackiego. Panie przewodniczący, pani burmistrz, szanowni radni. Prawdopodobnie ten punkt miał być omawiany na poprzedniej sesji i w związku z tym tak brzmi, bo dzisiaj już jest nieaktualny, bo już nie ma SPZZ-u w Gorzelcu. Ale myślę, że państwa interesuje sytuacja szpita przede wszystkim, nie tego, tej pozostałości, która po SPZ-ie jeszcze wyjdzie POZ-u. Dlatego postaram się przybliżyć państwu, co było ze szpitalem, jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy i dlaczego tak jest. I troszeczkę na początek może chronologicznie. Otóż jak powstały powiaty, w 1999 roku otrzymały te, na których terenie były szpitale, w zarząd szpitali, czyli powiat gostyński stał się organem założycielskim dla naszego szpitala. Wówczas szpital mieścił się w dwóch budynkach, czyli w Gorzewie, nazywanym Szpital Kruku, oraz drugi budynek tutaj na ulicy 3 Maja. Obecnie mieści się tam Dom Pomocy Społecznej. Cały SPZZO zatrudniał ponad 800 pracowników, dochodziło to niekiedy do 1000 i funkcjonował w tych dwóch budynkach. W czasie pierwszej kadencji, po przeprowadzeniu kontroli w budynku na ulicy 3 Maja, stwierdzono, że nie nadaje się ten budynek pod potrzeby szpitala, że będzie zamknięty. Wówczas tam mieściła się ginekologia, chirurgia i oddział wewnętrzny. Starosta Górniak, jeszcze wówczas urzędujący, można powiedzieć, dogadał się kontrolującymi, że żeby nie zamykali tego szpitala jeszcze przez rok, a w tym czasie przeniesie oddziały na próg, a tutaj ten budynek będzie przeznaczony na co innego. W innym przypadku te oddziały w tym budynku byłyby zamknięte i po prostu byłaby okrojona usługa medyczna. I tak się stało. Powiat włożył duże pieniądze, wyszykował nowoczesną salę operacyjną. Wszystkie oddziały zostały przeniesione w Gorzewie, a tutaj ten budynek został wyremontowany i przeznaczony pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Kilkakrotnie przeprowadzano restrukturyzację SPZZ-u, bo ten SPZZ od początku, kiedy powiat go przyjął, przynosił straty, czyli dochody, jakie otrzymywał, czy to z Kasfory, czy z NFZ-u, różne rzeczy, które w tym czasie były, zawsze nie pokrywały wydatków. Wydatki były większe niż dochody, czyli szpital się zadłużał. Nie płacił za żywność, nie płacił za leki, nie płacił za energię, nie płacił za media, również do państwa firm, za ciepło i za wodę nie płacił. I to, proszę państwa, narastało. Narastało bardzo poważnie. I coś z tym trzeba było w końcu zrobić, kiedy sytuacja już była nie do opanowania. I na początku tej kadencji, kiedy zostałem wicestarostą, kiedy podjąłem się zrobienia czegoś z tym szpitalem, została przeprowadzona dokładna analiza. Wynajęliśmy do tego odpowiednie firmy doradcze i firma doradcza przedstawiła nam, co w ogóle można z tym szpitalem zrobić. Czyli przedstawiła wszystkie możliwości, co można zrobić. Czyli od pozostawienia tego szpitala w stanie takim, jakim jest, od przekształcenia w spółkę prawa handlowego wówczas z obowiązującą im prawem, czyli przekształcenie w spółkę zgodnie z planem BERT, tak to się wówczas nazywało, oraz różne sposoby mieszane, czyli spółka z operatorem zewnętrznym, operator zewnętrzny, powiat z operatorem i tak dalej.
Wszystkie te opracowania pokazywały, że powiat nie udźwignie zadłużenia, które musiałby przejąć oraz że spółka sobie nie poradzi. Dlaczego? Proszę Państwa, w szpitalu była sytuacja taka, jaka była stworzona przez różne okoliczności. Przede wszystkim przez Państwo, które nie interesowało się służbą zdrowia, zlecając prowadzenie powiatu. Pamiętamy dokładnie takie sytuacje jak podwyżka dla personelu średniego 203, potem 313 i tak dalej, a w ślad za tym nie szły żadne pieniądze, czyli nakazano podnieść pensję, a NFZ, czyli kasy chorych wówczas, płaciły tyle samo, ile płaciły. Również poprzez zwiększanie kontraktu nie można było tych dochodów, tego zadłużenia zniwelować, bo każde zwiększenie dochody poprzez zwiększenie kontraktu powodowało, że trzeba było 40% przeznaczać na podwyżki płac. To było ustawowe. I to były działania państwa, które były bardzo niekorzystne. Dodatkowo, proszę Państwa, szpital działał w takich, a nie innych warunkach lokalnych tutaj w Gostyninie, gdzie panowały różne układy koleżeńskie, partyjne, społeczne i tak dalej, i przeprowadzenie czegokolwiek praktycznie nie było możliwe. W związku z tym, po takim opracowaniu, co można zrobić, Rada Powiatu podjęła uchwałę, żeby poszukać operatora zewnętrznego. Dlaczego? Był taki pomysł, że jak przyjdzie operator zewnętrzny, to po pierwsze będzie to podmiot niezwiązany tutaj z naszym środowiskiem, czyli łatwiej będzie mu przeprowadzić wszelkie zmiany restrukturyzacyjne. Po drugie, za majątek, który wydzierżawi, zapłaci czynsz, czyli będzie jakiś dochód, żeby spłacać zadłużenia. Po trzecie, chcieliśmy, żeby zaawansował się finansowo w przejęcie zadłużenia. To miało polegać to na tym, że przejmie na początku swojej działalności pewne zadłużenia, a będzie miał to oddane w czynszu w latach następnych. Proponowaliśmy, żeby to było po roku 2024, kiedy powiat spłaci za SPZ ZOS poręczone kredyty do Nordei i wtedy będzie miał lepszą sytuację finansową i będzie mógł pozwolić sobie na niekorzystanie z czynszu. W międzyczasie były prowadzone działania restrukturyzacyjne, bo nie wykluczaliśmy, że jeżeli nie znajdzie się zewnętrzny operator, to trudno kogoś znaleźć, żeby zaangażował się z dużymi pieniędzmi, płacił duży czynsz i zrobił tutaj porządek. A wiadomo, że każdy taki podmiot przychodzący tutaj nie przychodzi, żeby to poprowadzić, ale żeby zarobić. To w związku z tym, że nie mieliśmy pewności, czy taki operator się zjawi, po uchwale, którą Rada podjęła, było również, że jeżeli tego nie będzie, będziemy przekształcać w spółkę prawa handlowego i sami będziemy musieli sobie radzić z restrukturyzacją szpitala. Cały czas ta restrukturyzacja stała, była prowadzona. W roku 2011 zostało zwolnionych około 40 pracowników. Były pewne posunięcia odnośnie struktury organizacyjnej, odnośnie oszczędności na lekach, ale to wszystko nie dawało efektu. W końcu został opracowany plan oszczędności na płacach, bo proszę Państwa, płace w szpitalu to było 82% całego dochodu, jaki szpital otrzymywał z NFZ. Czyli nie było możliwości, że ten szpital przetrwał z tymi pieniędzmi. A musicie Państwo wiedzieć, że szpital nie miał możliwości zarabiania. Poza otrzymywaniem pieniędzy z zarabiania, to nie mógł świadczyć usług odpłatnych, komercyjnych dla pacjentów. I wtedy, kiedy przygotowaliśmy taki plan restrukturyzacji, który również zakładał zwolnienia, obniżkę płac, włączenie dyżurów lekarskich, inne przedsięwzięcia, zostało to zablokowane przez związki pracowników. Związki zażyczyły sobie jeszcze dodatkowo podwyżki płac, także nie byliśmy w stanie tego zrobić. Uruchomiliśmy całą procedurę wyłaniania operatora. Czyli ogłosiliśmy, co nas interesuje, w jaki sposób chcemy to wydzierżawić.
ogłoszenia poszły do mediów ogólnopolskich, również wysłane zostały zaproszenia do większych firm czy sieci szpitali, które mogły być zainteresowane takim przedsięwzięciem. I na nasze zaproszenie odpowiedziało 5 firm. 5 firm, które wpłaciły, powiedzmy, wadium, kaucja właściwie nie bardzo, i które pobrały materiały, żeby móc przygotować ofertę na dzierżawę szpitala. Z tych 5 potencjalnych klientów praktycznie 2 nie złożyły oferty, złożyły 3, w tym 2 medyczne, a 1, która z medycyną nie miała nic wspólnego. I oferta była mało atrakcyjna, także zostały praktycznie 2 firmy. Była to firma Arion Med, która teraz już wiemy, że wydzierżawiła szpital, i grupa Nowy Szpital. No dość duży gracz na rynku medycznym, prowadzący 12 szpitali w całej Polsce. Gdy ogłaszaliśmy ten przetarg czy ofertę na dzierżawę szpitala, sytuacja naszego szpitala była o tyle dobra dla potencjalnych dzierżawców, że znajdowaliśmy się w województwie mazowieckim, jedynym w Polsce, jedynym z dwóch, po drugie na Śląsku, gdzie były płacone pieniądze za nadwykonanie. Czyli którzy byli potencjalnie zainteresowani, wiedzieli, że mogą na tym zarobić. Po wyłonieniu tych 2 kandydatów na operatora rozpoczęły się już konkretne rozmowy, jak to wygląda, bo pierwsze oferty były bardzo słabe. Dopiero w trakcie rozmów te oferty były zwiększane przez tych potencjalnych operatorów. I w końcu, gdy już mieliśmy ostateczne oferty, były szerokie konsultacje z radnymi Rady Powiatu i zarząd po tych konsultacjach przedstawił wybór, by operatorem była firma Arion Med. Rada przyjęła taką uchwałę i przystąpiliśmy do przygotowania umowy dzierżawy. Wtedy zaczęły się spory, no bo wiadomo, firma prywatna musi zarabiać, chciała w tej umowie jak najlepsze warunki dla siebie. My w imieniu powiatu i szpitalu chcieliśmy zabezpieczyć dla siebie jak najlepsze warunki. Trwało to dość długo, ale w końcu 2 października taka umowa została podpisana. W umowie było zaznaczone, że firma Arion Med przejmuje szpital. Warunkiem jest cesja kontraktu w NFZ-cie. NFZ musi się zgodzić na przejęcie naszych kontraktów dla firmy Arion Med oraz fizyczne przekazanie szpitala, czyli podpisanie protokołu przejęcia. Zostały złożone odpowiednie dokumenty do NFZ-u. I proszę Państwa, nie zrozumiałem więc, dlaczego tak długo to trwało. Według mnie powinno to trwać góra miesiąc. Trwało to praktycznie 3-4 miesiące. NFZ zmieniał terminy, zawsze coś wynajdował. W międzyczasie duża firma, która miała największy dług w stosunku do SPD ZOZ-u, firma Magellan, złożyła zabezpieczenie na kontraktach i nowy operator przed przejęciem szpitala otrzymałby w spadku duże zajęcia, czyli otrzymywałby co miesiąc 25% mniej z wypracowanego dochodu, aż spłaci całą kwotę. Chodziło tutaj o 8 milionów. Dla firmy, która miała zaangażować się na poziomie 5 milionów 250, dodatkowo prawie 8 milionów było nie do przełknięcia i poprosiła nas o pomoc, żeby coś z tym długiem zrobić. W innym przypadku odmówiła przejęcia szpitala i chciała zrezygnować z umowy dzierżawy. Nie mieliśmy innego wyjścia. Te długi, trzeba pamiętać, że wszystkie długi szpitala, które są one wcześniej czy później, będą musiały być spłacone przez powiat. Ewentualnie te, które
tym okrojonym kształcie, no to jeśli będzie miał jakieś pieniądze, to też będzie spłacał, ale resztę, który musiał spłacić powiat. W związku z tym postanowiliśmy, że musimy z Magielanem się dogadać, podpisać porozumienie i tak poręczyć, żeby to nie spowodowało przekroczenia wskaźników dyscypliny budżetowej w powiecie oraz żeby była możliwość tego kredytu poręczonego de facto spłacać, bo poręczycielem jesteśmy, ale my wiedzieliśmy, że SPZ ZOSKI pieniędzy nie ma i nie będzie spłacał, czyli będziemy spłacać. W związku z tym, że wchodziło tutaj w grę nieprzekraczanie wskaźników budżetowych, musieliśmy inaczej jeszcze zagwarantować ten kredyt, czyli tak się dogadaliśmy z Magielanem, że będziemy co rok podejmować uchwałę o poręczeniu, czyli nie będzie dochodzić wieloletnią prognozę zadłużenia powiatu, ale w zamian za to musieliśmy poręczyć majątkiem, czyli hipoteką na lesie, który znajduje się w Kruku, na wypadek, gdyby powiat nie przyjął takich uchwał lub przestał za szpital spłacać. No, nie ma takiego zagrożenia, bo nawet gdyby przestał spłacać, to by się to ciągnęło w czasie i tak kiedyś by musiał spłacić i tak by musiał spłacić. Ale zostało to na tyle poukładane, że powiat na dzień dzisiejszy nie jest zagrożony i maksymalnie ile było można, tyle żeśmy rozłożyli i spłacamy za szpital do Magielanu. Również część zadłużenia jest spłacane cesją z czynszu, który płaci Arion Med Szpital, czyli bezpośrednio pewną kwotę wpłaca do Magielanu. SPZ w ZOSie działały trzy zakłady, czyli szpital, przychodnia specjalistyczna i przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej POZ. Zostało wydzierżawione dwa podmioty, czyli szpital i przychodnia specjalistyczna, a w SPZOSie pozostała tylko podstawowa opieka zdrowotna. Najpierw dzisiejszy to troszeczkę kuleje. Trudno jest nam pozyskać lekarzy, bo ci lekarze nie mieli płacone, dlatego nie chcieli pracować. Układamy to w tej chwili tak, żeby były pieniądze. No pewnie na dzień dzisiejszy jest, nie jest to poukładane, być może dzisiaj będzie, bo dzisiaj też firma Arion przyjeżdża do powiatu na rozmowy, być może w niedługim czasie będzie to poukładane i wtedy nie będzie zagrożenia, będzie ten POZ istniał, a jest on nam potrzebny po to, żeby właśnie ciułać ten dług, żeby gdzieś był ulokowany i żeby można w dłuższym okresie ten dług spłacić. Bo i tak musimy spłacić i tak, ale w tej chwili nie ma ani szpital pieniędzy, ani powiat dodatkowy, żeby za szpital spłacić. W tej chwili firma Arionet zaangażowała się do poziomu 5 milionów 250 w przejęciu zadłużenia szpitala oraz czynsz roczny w wysokości 1 360 wpłacany, czyli z tego czynszu będzie również spłata zadłużenia. Część zadłużenia już została spłacona, czyli z tego 5 250 już część zostało uregulowane, tak jak przewidywała ta umowa, czyli otrzymali pracownicy część zadłużony. Zaległych wynagrodzeń otrzymały niektóre spółki, jakieś zaległości, także państwa spółki otrzymały to, co było można. No zależało nam, żeby przynajmniej miejscowi w pierwszej kolejności otrzymali i czekamy, co będzie dalej. Także na dzień dzisiejszy szpital i przychodnia specjalistyczna to już jest podmiot prywatny, już nie podlega podstawie. Raz w roku firma Arionet będzie zdawać nam sprawozdanie, co się tam dzieje, jak się dzieje, bo ten majątek jest nasz. Nie może zmniejszyć ilości usług świadczonych, czyli te oddziały, które są, muszą funkcjonować. Zmniejszenie może być tylko za zgodą zarządu powiatu. Na razie nie przewiduje firma, żeby cokolwiek zamykać. Myślę, że raczej będzie przewidywała otwierać nowe usługi, żeby zarobić. Natomiast no, musimy sobie wszyscy zdawać, bo pojawiają się takie różne informacje, że ktoś tam został zwolniony. Proszę państwa, firma Nowy Szpital, grupa Nowy Szpital w swojej ofercie, którą
tak, ale przez te 3 miesiące będzie prowadzić szpital na nasz koszt i na nasz koszt zrobi restrukturyzację. Czyli zwolni 80 do 100 pracowników, my poniesiemy za to koszty i wtedy oni dopiero podpiszą umowę przejęcia. Czyli żeby ten szpital funkcjonował, nie ma mowy, żeby nie było zwolnień, obniżki płac czy innych regulacji, bo przecież no, nikt nie dołoży do interesu, jeżeli ma takie dochody, jakie ma, prawda? A innych dochodów nie będzie, bo owszem, firma Arionet może świadczyć usługi komercyjne, ale z tego, co ja wiem, a znam wszystkie szpitale, które zostały przekształcone w spółki prawa handlowego, dochody z działalności komercyjnej są na poziomie od 2 do 8% i te wyższe to są w takich przypadkach, kiedy te usługi są bardzo chodliwe, czyli na przykład operacje na oczy, zaćmy i tak dalej, można zrobić bardzo dużo i są klienci, którzy płacą. U nas takich usług na dzień dzisiejszy nie ma, a z tych usług, które są, no raczej zarobić dużo nie można, tym bardziej, że nasze społeczeństwo jest tak zasobne w pieniążki, jak jest. Czyli nie stać go, żeby... A jeżeli ktoś już ma płacić, to sobie bierze taki szpital, gdzie będzie zadowolony. Także dodatkowych tych pieniędzy nie będzie. Arionet musi, proszę Państwa, zbilansować się, bo my musieliśmy tylko na zero wyjść, natomiast Arionet nie tylko musi na zero wyjść, ale musi jeszcze zarobić na czynsz i musi zarobić dla siebie. I to trzeba przyjąć. Natomiast jakość usług nie może się pogorszyć, bo standardy obowiązują. Tutaj są, jest nadzór pana wojewody, jest nadzór NFZ-u i tutaj nie ma, że jakieś normy, czy ilość pielęgniarek na oddziale, czy ilość lekarzy będzie mniejsza. Po prostu będzie trzeba więcej pracować, wypracować większe pieniążki. My nie byliśmy w stanie tego wyegzekwować, natomiast firma prywatna sobie na pewno poradzi. Może to, proszę Państwa, trochę chaotycznie powiedziałem, ale to dlatego, że często spotykam się czy z radnymi, czy z różnymi grupami i muszę to opowiadać i praktycznie nie wiem, gdzie to powiedziałem już. Dlatego no myślę, że będą Państwo mieli jakieś pytania i wtedy szczegółowo postaram się. Dziękuję bardzo panu staroście za szerokie przedstawienie programu, za przedstawienie historii dla dzisiejszego. Oczywiście pan profesor ma rację, ten temat nas interesował kilka tygodni wcześniej bardzo. Z tym, że pani przewodnicząca tak ustaliła, że miał dwie sesje w marcu. No stało się tak, że tej drugiej sesji nie było, dlatego poprosiliśmy pana starostę, aby dzisiaj ten temat przybliżył. Bardzo proszę o pytania. Proszę bardzo, pan radny Jakubasz. Chciałem spytać, czy hipoteka to był las położony na obszarze byłego sanatorium, czy jakiś inny obszar z lasu? Dziękuję. Czy od razu pani starostą? No może inny. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Mam takie krótkie pytanie. Ile osób aktualnie zatrudnionych w Konstylinie w Klozecie? Czy dysponuje pan starosta, no, na pewno, wiedzą, co zakłada przynajmniej ogólnikowo plan restrukturyzacji szpitala? I teraz właśnie w mediach pojawiła się informacja, że planowanych jest do zwolnienia 16 pracowników, zwłaszcza tych administracyjnych. Czy dysponuje pan wiedzą, co jest prawdziwa informacja, czy może pan zaprzeczyć tego ewentualnie? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Małkowski, a potem... Mam pytanie takie zasadnicze. Ile na tę chwilę wynosi całkowite zadłużenie szpitala? Kto i kiedy będzie to regulował? Wiadomo, że Arionet do wysokości tego, do czego się zobowiązał, co dalej z tym. I co na to mówią pozostałe wierzyciele? W jaki sposób będzie to wydane, czy zawsze się podpisane, jakieś porozumienia z nim będą? Dziękuję bardzo. Radny jeszcze, proszę. Ja chciałem zapytać się na temat tej prywatyzacji, bo to nie jest taka kolejność, jak pan tutaj mówił. Tam bardzo dużo się martwi o firmę przyszłością Arionet. Ja się zgadzam, że już kilka został, tylko tam jest pod tej prywatyzacji będzie mieć jakiś podpisany pakiet socjalny, żeby ta załoga nie została dostawiona samej sobie, jak gdyby, no nie? Tylko powinien być, oni powinni wiedzieć, na jakich zasadach będą zwalniani.
kogo, jak ta restrukturyzacja będzie przebiegać. A tam nie ma takich wiadomości. Wszyscy są wystraszeni, nic takiego pan nie podpisał. Druga sprawa, chciałem zapytać się, a tu już było to pytanie. To zadłużenie już pytał pan Małkowski. To dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz może się zgodzą wybrać kolejne pytania. Bardzo proszę panie starosto. Sam jak uważa? Las. Nie, pan już zapisał w tym. Tak, to bardzo dobrze. Proszę państwa, hipotekę można ustawić tylko na tym majątku, którym się dysponuje. Powiat dysponuje majątkiem SPZ ZOZ-u, czyli cały las. Wcześniej całe sanatorium doliczyło około 56 hektarów. Zostało wydzielone z tego teren około 14 hektarów, czyli od drogi tutaj jak się skręca w lewo, dojeżdżając do poszczególnych pawilonów. Między tą drogą, a drogą, która idzie za pawilonami, z tyłu taka wita droga jest. To zostało wydzielone i to zostało wydzierżawione, natomiast pozostał las około 42 hektarów. I tym lasem dysponuje powiat. I tylko taki las mógł powiat zastawić jako hipotekę, bo innego lasu powiat nie ma. Inne lasy to są nadleśnictwa gostynne, ewentualnie kawałek lasu miejskiego. Także ten las został zastawiony. Prawdopodobnie, proszę państwa, bo tutaj też takie głosy chodzą, no las trzeba oszczędzać. Ten las, jeżeli będzie tylko kupie, to zostanie natychmiast sprzedany, bo powiat ma tyle zobowiązań za szpital i musi majątek wyprzedawać, żeby te długi spłacić. A jeżeli nie ma nic, tylko ma majątek, to sprzeda to, co może, żeby długi spłacić, bo innego wyjścia nie ma. Pani Korajczyk, ile osób w POZ? Ja mogę tylko powiedzieć, jak będzie docelowo, bo w tej chwili troszeczkę smaku. Na pewno będzie dyrektor czy kierownik, bo musi ktoś tym zawiadywać. Musi to być osoba, która nie tylko będzie prowadzić POZ, ale przede wszystkim obsługiwać tych wszystkich dłużników, długi i tak dalej, rozliczać się z awionem i z komornikami. Natomiast w samym POZ-cie, jeśli chodzi o usługi medyczne, na pewno będą świadczone usługi pielęgniarki środowiskowej, na pewno będzie gabinet zabiegowy i na pewno będzie punkt pobrań, z tym, że nie będzie to tak jak do tej pory po jednej osobie, tylko jedna osoba będzie zarówno pobierać, robić szczepienia i siedzieć na recepcji. Będzie kilku lekarzy, z tym, że lekarze będą na określone czasy, bo na przykład tu będzie kardiolog, ale wystarczy jak będzie raz w tygodniu na 3 godziny. Będzie lekarz dziecinny, będzie lekarz ogólny i prawdopodobnie staramy się, żeby był również chirurg. W tym, że ci lekarze będą dzień, tygodniu, dwa razy w tygodniu, po kilka godzin. I tak jak powiedziałem, jeszcze ta pielęgniarka środowiska. Że będzie to w takim minimalnym zakresie, ale pacjenci są chętni, są, żeby się leczyć, dlatego trzeba to utrzymać. Pan Małkowski, zadłużenie, kto będzie regulował, co mówią inni wierzyciele. No cóż, zadłużenie na dzień dzisiejszy jest ponad 40 milionów. Z tego zadłużenia jest zaciągnięty kredyt w 2008 roku w banku w Norwegii. Wówczas dyrektor Buraczyński, ówczesny dyrektor, miał dwie koncepcje odnośnie szpitala. Pierwsza, przekształcić go zgodnie z planem B, spółkę prawa handlowego i spróbować zrestrukturyzować. Oraz drugi pomysł, jeżeli to nie przejdzie, to żeby powiat poręczył kredyt i on tym kredytem spłaci większość wierzycieli, a będzie miał zamiast 300 wierzycieli jednego wierzyciela banku. Nikt się wówczas w powiecie nie odważył na przekształcenie szpitala zgodnie z planem B. Rada podjęła uchwałę, żeby poręczyć taki kredyt i dzisiaj rada, nie rada, ale powiat spłaca ten kredyt za szpital, to jest na poziomie 14-15 milionów. Rocznie spłacamy około niecałe 2 miliony do banku. Niedobrą rzeczą w tym czasie było, że ten kredyt został wzięty, bo zostały spłacone również długi publiczno-prawne. I w
roku 2011 na początku, kiedy jeszcze było do sierpnia możliwość przekształcenia szpitala zgodnie z planem B, można było ubiegać się do finansowania z budżetu państwa i umorzenie pewnych zadłużeń, ale tylko publiczno-prawnych. Natomiast te zadłużenia publiczno-prawne zostały spłacone z tego kredytu i już ubiegać się o oddłużenie nie można było. Tak na przykład oddłużony został nasz sąsiad Kutno, który otrzymał na zadłużenie około 100 milionów, ponad 50 milionów zwrotów. My byśmy otrzymali około 2 milionów. Czyli wówczas popełniony nieświadomie, nie wiem czy prawnicy nie sprawdzili tego, nieświadomie został popełniony błąd. Dano dyrektorowi pieniądze, ułatwiono mu funkcjonowanie. Do tego z tego kredytu nie tylko spłacono zobowiązania, bo szczególnie te 203, 313, ale również poszły podwyżki płac dla lekarzy, dla personelu, które studiują do dzisiaj. Także no, tak to się działo i z tego zadłużenia ten kredyt 15 milionów to jest dla Norwegii, które spłaca powiat. Dodatkowo teraz to, co dogadaliśmy się z Magellanem, czyli tutaj do około 8 milionów też będzie powiat spłacał. 5250 zaangażuje się, podejrzewam, że zaangażuje się na wyższym poziomie, bo tam sprawy pracownicze zaległości w stosunku do pracowników mogą być większe. ArionMed, czyli mamy już 15, 20 kilka, prawie 30 milionów, czyli zostaje nam około 10, ponad 10 milionów długów niezagospodarowanych. I tutaj proszę Państwa, co mówią inni wierzyciele? No idą do komornika, psioczą na nas, wykrzykują do słuchawki, trudno jest rozmawiać, no bo co mają poradzić, jeżeli nie otrzymują należnych im pieniędzy? No to Państwo wiedzą, co mówią. Przecież ci, co prowadzą działalność gospodarczą i nie otrzymują jakiejś zapłaty za swoją pracę, no to przecież ktoś, proszę Państwa, no dochodziło do tego, że firma dostarczająca żywność nie miała płacone przez rok. No to jak może funkcjonować taka firma? Dobrze, że to jest firma ogólnopolska i mogła sobie na to pozwolić. Także tutaj no, ci wierzyciele i oni mają niewesołą sytuację, ja to przyznaję, bo oni będą mieli płacone z czynszu, ewentualnie z jakichś pozyskanych pieniędzy ze sprzedaży majątku. Innej możliwości nie ma. Natomiast no, chcę tutaj publicznie oświadczyć, że powiat czy szpital nie ma zamiaru komukolwiek nie zapłacić. Zapłacimy tylko na miarę naszych możliwości, jakie mamy. Trudno. Pan Jaśkiewicz, żywo zainteresowany sprawami pracowniczymi, pakietem socjalnym. Proszę Państwa, my mamy w umowie zapisane, że w ciągu 3 miesięcy firma Arion Med podpisze ze związkami zawodowymi, czyli z pracownikami, pakiet socjalny. Ja spotykałem się bardzo dużo, bardzo często ze związkami i gdy związkom powiedziałem, że będę taki pakiet z firmą negocjował, to usłyszałem, że związki sobie tego nie życzą, że chcą same negocjować. Więc ja się tylko ucieszyłem. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że to, co mogliśmy zrobić, to zabezpieczyliśmy jak najlepiej. Pracownicy wszyscy przeszli do spółki Arion Med na zasadzie artykułu 23 Kodeksu Pracy, czyli w dniu przejęcia szpitala każdy pracownik otrzymał informację, nową umowę, że jest pracownikiem firmy Arion Med na tych zasadach z tym samym wynagrodzeniem. Artykuł 23 prym mówi jasno, pracownika przejętego w tym dniu nie wolno zwolnić przez 1 rok. I teraz te pogłoski, że będą zwalniani pracownicy, będą. Ale każdy z tych pracowników może iść do sądu i prawdopodobnie wygra. I teraz jest rola związków, tak silnych szpitalów, niech pomogą pracownikom i wyegzekwują ich prawa. Owszem, firma czy operator może ze związkami czy z pracownikami się dogadać, że zwolni ich wcześniej, bo na przykład może zaproponować dłuższe odprawy niż 3-miesięczne, jeżeli ktoś odejdzie i tak dalej. I tutaj te zwolnienia mogą być. Może w jakiś sposób no, inne działania podjąć. No ale to proszę Państwa, no, nawet jeśli wiem, no, to nie mogę mówić tutaj, jakie działania będą podjęte, bo to już nie mój problem, tylko problem spółki. To jest prywatna spółka i oni będą robić. Na dzień dzisiejszy podejrzewam, że pakiet socjalny nie będzie się różnił od przywilejów kodeksowych, bo
związki zawodowe już przedstawiły swój pakiet socjalny pracodawcy, ale proszę Państwa, no to chyba związkom się mylą pewne pojęcia, bo zażyczyły sobie gwarancji pracy 60 lat. No to nawet i w poprzednim systemie takich rzeczy nie było. No ale to jak była bieda, chcieliśmy zrobić pewne cięcia, to zażyczyły sobie 20% podwyżki. No w takiej sytuacji to oświadczam tutaj ja na miejscu Arielmed nie zgodziłbym się więcej jak na pakiet socjalny zgodny z kodeksem pracy. I koniec. I jeżeli związki się nie dogadają, no to taki będą nie. To takie rozmowy, jak ktoś sobie życzy 10 lat gwarancji pracy, no to proszę Państwa, nie istnieją już w Polsce. Nie istnieją. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo proszę przyjrzeć, że Pan Radny. Panie Starosto, w sumie pewnie to nie do Pana pytanie, już teraz to bardziej do spółki Arielmed, ale czy ma Pan wiedzę na temat planów, czy jest w planie stworzenia nowych usług w szpitalu? Czy chodzi po prostu, bo usłyszałem, że mają powstać jakieś nowe oddziały na terenie właśnie szpitala, czy jest to prawda? Bardzo proszę jeszcze Pana radny. Proszę Państwa, ja jak zakończymy dyskusję w tym punkcie, to może przerwę, ale na tę chwilę prosiłbym, żebyśmy ten temat zamknęli. Ja proszę wcześniej odpowiedzi Pana Starosty, że zaległe pensje zostały wypłacone. Z tego, co ja się orientuję, to została na bieżąco wypłacona wypłata i na tym koniec. I teraz słyszałem wcześniej, mówił Pan o osobach, o 80 osób, będzie 80 osób będzie zwolniony. Pan mówi, że jakość usług nie pogorszy się. Odpowiednie jak ta ilość pielęgniarek zostanie zwolniona, to jakość usług na pewno się pogorszy. To tam nie ma trudu. Nawet same Roszadia przechodzą działu na widok, na pewno jest ta sama obsługa. Ja, bo każdy jest tam napracowany. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa? Państwo proszę. Pan Radny Kalinowski i Pan Jaśkiewicz. Nowe usługi no, nie wypada mówić, bo firma może mieć różne plany. Wiem, że na pewno byłaby żywotnie zainteresowana usługami rehabilitacyjnymi, bo tutaj no, trudno, ale no, marka jest dobra. Pacjentów mamy z całej Polski, zarówno na usługi rehabilitacji ogólnej, tutaj pana radnego Andrzeja, siostra jest ordynatorem, także wie dużo na ten temat, ale również i na rehabilitację na innych oddziałach, czy neurologiczną, czy pulmonologiczną, a szczególnie kardiologiczną, której również sam korzystałem i tutaj pacjenci przyjeżdżają też z całej Polski. Te usługi na pewno będą zwiększane, bo są możliwości. Jest również wydzierżawiony w tym całym kompleksie budynek po starej kuchni. Tutaj stoi rozlatuje się, na pewno firma wykorzysta, bo będzie chciała, żeby to stało, żeby przynosiło jakieś profity. Natomiast no, to jest już sprawa firmy, nawet jeżeli nam powiedzieli coś, to jutro mogą zmienić zdanie i niedobrze by było, gdyby taka informacja publicznie padała. Jeśli chodzi o zaległe pensje, proszę Państwa, my podpisując umowę, zagwarantowaliśmy i również artykuł 23 prim gwarantuje, że nowy operator przejmuje wszelkie zobowiązania pracownicze. Solidarnie ze szpitalem, no ale szpital, znaczy ze SPDZ-em, który jest mały, który nie ma możliwości płacić, czyli tutaj Arielmed musi przejąć wszelkie zobowiązania zaległe w stosunku do pracowników, fundusz płac, fundusz socjalny. I tutaj w umowie jest tak napisane, to było celowo wynegocjowane, trudny punkt, ale chcieliśmy, żeby właśnie w pierwszej chwili po wejściu do szpitala w ciągu 10 dni firma dała na zaległości 1,5 miliona, bo to taki jednorazowy rzut, kiedy pracownicy nie otrzymywali pensji, no musi być, żeby dostali, żeby mieli z czego żyć, tym bardziej, że firma dopiero dostanie po pewnym czasie za swoje usługi od NFZ-u i to zostało wypełnione. Ja mam informację, że zostały wypłacone większość zaległości plus wynagrodzenie za styczeń. Wczoraj, czy przedwczoraj miało być wypłacone, nie wiem czy jest, czy firma już to zrobiła, jeżeli nie zrobiła na dniach, wypłaci za
otrzymają. To jest zagwarantowane. Z tym również, że w umowie jest zapis, że poza tym 1 500 000 pozostałą kwotę otrzymają w ciągu 3 miesięcy. No to dopiero musi być wyliczone, ile każdy pracownik ma tych zaległości, musi podpisać, otrzymać taką informację. To jest również potrzebne nam, żeby ustalić, jaka to jest pula w tej puli 5250, bo resztę idzie na innych wierzycieli, a wśród tych innych są również lekarze kontraktowi, którzy prowadzą działalność gospodarczą i oni nie są pracownikami, czyli im trzeba też w jakiś sposób zapłacić. Tutaj już nie poprzez artykuł 23 prim. Zaległości pracowniczych, ale poprzez właśnie pozostałą kwotę, którą ma Ariadne się zaangażować. Także tutaj pracownicy, jeżeli jakiekolwiek zaległości będą, no to mają gwarancję wypłacalności, z tym, że no, jeżeli coś się zachwieje, no mają drogę sądową, tak jak do tej pory, no bo my też nie weźmiemy kogoś na kolano, nie zmusimy, że ma dzisiaj czy jutro zapłacić. Jest to zapisane w umowach i na pewno będziemy wymagać. Jest również zabezpieczenie płatności pracowników wekslem oraz kontraktem, wejściem na kontrakt firmy Arion Szpitale, to jest ich macierzysta spółka, która prowadzi szpital w Biłgoraju. Czyli takie zabezpieczenia różne są, żeby pracownicy otrzymali swoje wynagrodzenie. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś z Państwa radnych pragnie jeszcze Pan? Panie Przewodniczący, prosimy przedstawiciele nas wszystkich tutaj, korzystając z obecności Pana szacownego gościa, Pana Andrzeja Kłęckiego, może byśmy mogli możliwość zadania kilku pytań wykraczających poza zakres dzisiejszego porządku. Czy Pan starosta wyraziłby na to zgodę? Czy to Przewodniczący? Znaczy nie wiem, jaki zakres Pan się zaproponować, ale... Jeżeli... Tak, a Pani... Ale nie, to... Ja myślę tak, może tak się mówi. Pan starosta powiedział, że przybył na sesję, będzie wyreponował w tym punkcie. Ja zaraz ogłoszę przerwę. No to proszę w czasie przerwy zadać wszystkie pytania Pani starosta i porozmawiajcie z nim. Jeżeli będzie jakaś cenna informacja, to potem w sprawach różnych poinformuję. Ale nie chciałbym wykraczać poza to, co my żeśmy przyjęli. Proszę bardzo. Radny Leszczyński. Ja sam nie mogę przekraczać kompetencji. Mam takie pytanie, czy w umowie, bo tam w mediach dość głośno było opisywane na temat opuszczania ziemi na Krupnym, czy w tej umowie też jest to zawarte, że przyszła firma zajmie się tym, no bo wiemy o tym, że troszeczkę te jeziora zostały trochę zadłużone. Panie radny, przede wszystkim dementuję, że żadne jeziora nie zostały zakupione, ani tak, ani troszeczkę. No jest po prostu nie taki portal, który sobie wziął, upodobał, żeby zrobić różne rzeczy, żeby to kurczać. Niech ten szpital ma cały czas pracę, niech starostwo ma cały czas pracę i ciągle mamy kontrolę, a to z Wiosiu, a to z Pepronu, a to skąd indziej. Ostatnio mieliśmy kontrolę, trzeba było absorbować urzędników starostwa, pracowników szpitala, by wyjaśnić, że wszystko dobrze jest z samochodem, który pozostał w SPZ-ZOSie, a był zakupiony ze środków Pepronu. Także również był taki donos odnośnie oczyszczalni ścieków, że coś tam jest zanieczyszczane, czyli jak pan Wioś wszystko sprawdził, okazało się to nieprawdą, nic nie jest zanieczyszczane, wszelkie wskaźniki są w miarę w normach, a jeżeli przekroczone, to nie na tyle, żeby cokolwiek zanieczyszczało. Także to jest nieprawda, dementuję to. Natomiast muszę powiedzieć, że oczyszczania ścieków jest w stanie złym. Z tym, że ta oczyszczania ścieków nie służy tylko szpitalowi, ale służy również mieszkańcom, również TPS-owi państwa. I gdyby coś się z tą oczyszczalnią stało, gdyby szpital miał ją zamknąć, a gdyby do tego doszło, że kontrola wykazała, że się robi, to byłoby zamknięte i wtedy państwo by mieli poważny problem, bo mieszkańcy TPS-u i wspólnoty mieszkaniowej nie mieliby gdzie odprowadzać ścieków. Dlatego próbujemy, żeby ta oczyszczalnia funkcjonowała, była modernizacja i w umowie dzierżawy z firmą Arion Med jest również zapis, że firma Arion Med zaangażuje się
tych inwestycjach jest modernizacja lub budowa nowej oczyszczalni. Modernizacja, prawdopodobnie budowa nowego ogrzewania, modernizacja poszczególnych oddziałów, także są to modernizacja również przychodni specjalistycznej, bo ta przychodnia no, nie przystoi, żeby tak była w takim stanie jak jest, tam inne budynki już są w miarę dobrze wyremontowane, a ta przychodnia jeszcze nie. Także te inwestycje będą i jeśli chodzi o oczyszczanie, jest to planowane w pierwszej kolejności. Natomiast na dzień dzisiejszy oczyszczanie nie zanieczyszcza żadnego jeziora. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa pragnie Panu Starości zadać pytanie? Skoro nie widzę, nie słyszę, Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za przyjęcie naszej sesji, za przekazanie tych informacji historycznych i tych obecnych. Ja powiedziałam, że Pan Starosta będzie w 5. Jeżeli Pan Polska może zostać z nami, bardzo proszę, jest jeszcze tych 20.